Zaczniemy od Elastic. To co widzieliście to tak zwane basic combo, czyli co? Podstawowe połączenia na początek swojej przygody z freestyle football. Dzisiaj pokażemy wam cztery najważniejsze połączenia, by panować nad piłką właśnie w taki sposób, by zacząć swoją przygodę z basic combami. Czyli jak zacząć uczyć się podstawowych kombinacji we freestyle. No, dzisiaj zajmiemy się połączeniem takim jak ATW hop, half ATW, dwa dookoła świata z rzędu i ATW cross. Więc do dzieła, nauczymy się podstawowych kombinacji. Na pierwszy ogień idzie ATW hop, czyli wygląda to coś w tym stylu. Nauczymy się również drugą stronę, bo ważne jest, by trenować na obie nogi, czyli mieć opanowane dwie strony, ponieważ no, dwie nogi muszą pracować w kombinacjach. Bez umiejętności wykonywania trików obiema nogami nie opanujecie takich kombinacji, jakie wam pokazaliśmy wcześniej. Czyli co? ATW hop z lewej na prawą również musi być opanowane. Jak zacząć trenować? Przede wszystkim musicie się cofnąć do poprzedniego mojego poradnika i nauczyć się takich trików jak ATW oraz hop. Musicie mieć na tyle to opanowane, by bez problemu zrobić to połączenie. Zupełnie inaczej to wygląda, jeśli robimy pojedyncze triki oraz w kombinacji. Więc kombinacja dwutrikowa ATW hop musi być rozpoczęta pewnym dookoła świata. Czyli kiedy już robimy dookoła świata, odbijamy piłkę na tyle wysoko i jesteśmy na tyle gotowi, by podnieść drugą nogę i szybko zrobić hopa. Możecie tutaj złapać taki rytm, czyli kółko na zewnątrz i szybko do hopa. Jak możecie zauważyć, kiedy odbijam piłkę do hopa i zmieniam nogi, na ułamek sekundy, zobaczycie to w moim tempie, dwie nogi są w powietrzu. Czyli musi być to bardzo szybkie przełożenie nóg. Jest to drobny podskok, nie powinniście zrobić coś takiego, że skaczecie w taki sposób, tylko to jest takie drobne draśnięcie piłki. Tylko wygląda w taki sposób. No i tak jak mówiłem, raz na prawą, raz na lewą nogę. Na pierwszy ogień oczywiście, jeśli jesteście początkującymi, to zacznijcie ATW hop z prawej na lewą. Chyba, że łatwiej wam robić hopa na prawą i ATW na lewą, to zacznijcie od tego. No i kiedy opanujecie to oczywiście, przejdźcie zrobienia ATW hop z lewej do prawej. Błędne wykonanie. Nie możecie się spóźnić z hopem. Robicie ATW i późno podniesiecie nogę. Czyli tak samo jak w normalnej nauce tego triku, też musicie dynamicznie podnieść nogę do hopa. Więc by zrobić tę kombinację, musicie mieć przede wszystkim dobrze opanowane dookoła świata i hopa. Na tyle dobrze, by wam wychodziło no, chociaż co trzecią próbę, by podejść do tej kombinacji. No i wiecie, z nauką kombinacji to jest tak, że musicie mieć dobrą powtarzalność w tych trikach, by zrobić to combo. I lepsza powtarzalność, tym dłuższe combo zrobicie. Dobra, to było ATW hop. Teraz przejdźmy do następnego połączenia. Jednak będziesz tylko freestylerem. A więc nadszedł czas na naukę podwójnego dookoła świata. Nie, to nie tak mówimy. W tym przypadku to nie będzie lat, tylko będzie po prostu combo złożone z dwóch dookoła świata pod rząd. Zobaczcie, o co chodzi. To jest combo dwutrikowe, czyli ATW, ATW. Żeby próbować zrobić tę kombinację, musicie mieć przede wszystkim opanowane dookoła świata do tego stopnia, no żeby wam wychodziło 3-4 na 5 prób, bardzo pewnie. Od czego zacząć? Zaczynamy od tego, żeby pierwsze kółko zrobić bardzo pewnie i zrobić je dość wysokie. Wtedy będzie łatwiej nam zrobić drugie kółko. Pierwsze kółko powinno być wysokie i bardzo pewne, mniej więcej coś takiego. Tak będzie to wyglądało, jak spróbujecie zrobić pierwsze dookoła świata nisko. To zrobię, to jest najgorsze. Pierwsze kółko było bardzo niskie i miałem bardzo mało czasu, żeby zabrać się za drugie. I dwa kółka z rzędu to jest podstawa do tego, żeby robić tych kółek coraz więcej. Jak już wykonamy dwa kółka, to można powiedzieć, że jest to taki krok milowy, ponieważ później zrobienie trzeciego, czwartego bądź piątego z rzędu dookoła świata nie będzie już nam wydawało się takie trudne. Zwróćcie uwagę, że podczas robienia dwóch kółek z rzędu lewa noga podskakuje. Za dużo.
Pamiętajcie, że naukę zaczynamy od mocniejszej nogi, ale później jak już nauczymy się robić tych dwóch, bądź nawet więcej dookoła świata, to oczywiście nie lekceważymy naszej słabszej nogi. Trenujemy ją, żeby zrobić to kombo właśnie na weak foot. U mnie w tym wypadku jest to lewa noga. I oczywiście, jeżeli jesteście początkującymi graczami i marzycie o tym, żeby zrobić prawdziwe podwójne dookoła świata, czyli latwa, to umiejętność robienia kilku dookoła świata z rzędu jest do tego niezbędna, gdyż wyrabiamy sobie szybkość oraz właśnie technikę wykonywania tych trików. A więc przechodzimy do kolejnego komba. Teraz przejdziemy do czegoś trudniejszego. Zaangażujemy znowu dwie nogi, tylko tutaj będziemy potrzebować dobrego zahaczenia zarówno na prawą, jak i lewą nogę. Czyli będzie to half ATW, ATW. Wygląda to w taki sposób. Oraz na drugą stronę, zaczynając od lewej nogi. No jak widzicie, bardzo ważne jest dobre zahaczenie na obie nogi. No i co? Musicie umieć dookoła świata zarówno na prawą, jak i lewą nogę. Jest to do nauczenia. Cofnijcie się do poprzedniego poradniku, gdzie szczegółowo wytłumaczyłem Wam, jak zrobić pojedynczo dookoła świata. Dzisiaj skupimy się na tej kombinacji. Połowa dookoła świata, czyli half ATW. Czyli robimy kółko prawą nogą i kończymy lewą nogą. Tak samo z drugiej strony. Zaczynam lewą nogą i kończę prawą. Musimy zrobić halfa na tyle wysoko i położyć nogę, zanim odbijemy piłkę lewą nogą, by swobodnie zrobić dookoła świata. Ta kombinacja jest bardzo fajna w dłuższych kombinacjach. Ćwiczymy tutaj zahaczenie na słabszą nogę, co się przełoży do innych trików, czyli na przykład jeśli dobrze będziecie mieli to zahaczenie przy halfach, na przykład taki trik jak, nie wiem, chtatw z lewej na prawą będzie dla Was nieco prostszy, więc duże pozytywy siedzą przy nauce halfów. Czyli tak jak mówiłem, robimy rozkręcenie piłki prawą nogą i przechodzimy na drugą nogę od razu, robiąc dookoła świata. I tak samo z drugiej strony. I jest to coś trudniejszego niż poprzednie rzeczy, które Wam pokazywaliśmy. Tutaj musimy dużo pracować nad tym zahaczeniem, odpowiednio trafić piłkę, zwłaszcza jeśli ona nam się kręci w jedną stronę, a musimy drugą nogą ją odkręcić w drugą stronę. I teraz z najtrudniejszego połączenia przejdziemy do najprostszego połączenia w tym odcinku. A więc teraz najprostsze dwutrikowe połączenie we freestyle, czyli ATW i cross, a wygląda to w ten sposób. Najpierw robimy klasyczne dookoła świata, które już powinniście umieć. Następnie podbijamy piłkę palcami do góry, ale ważne jest to, żeby piłka nie poleciała nam w bok. Jeżeli, zobaczcie, jeżeli wybiję piłkę tak, do przodu, albo w prawą, bądź lewą stronę, no to ciężko mi będzie tego crossa zrobić. A jeżeli po tym kółku wybiję ją prosto do góry, wtedy mam znacznie łatwiejszą drogę i mogę po prostu na spokojnie kontrolować lot spadania tej piłki i trafić tym krzyżakiem w jej środek, żeby ładnie odbiła się do góry. Wielu freestylerów mówi początkującym graczom, że granie crossów jest bez sensu, ponieważ cross niekiedy jest uważany nawet za taki, można powiedzieć, pół trik, trochę tak jakby później jak będziecie grać dłuższe basiki, no to faktycznie trochę racji w tym jest, ponieważ tego crossa zazwyczaj się z tych komp wyklucza. I gramy później właśnie kółka, halfy, hopy razem z powrotami i tak właśnie gramy długie, tak zwane long combos. Ale mimo wszystko uważam, że cross na początku przygody z freestylem to jest bardzo dobry trik, ponieważ jest raz, że jest bardzo łatwy, a dwa, że daje jakby ten zalążek potrzebny do wykonywania trudniejszych trików, które właśnie mają w sobie ten ruch crossowy, takich jak amatw, jak atatw. Crossa możecie połączyć z czymkolwiek. No i oczywiście jak już opanujemy kółko i później crossa, czyli to dwutrikowe połączenie, to możemy starać się robić po prostu kilka razy takie połączenie pod rząd. Ja kiedyś tak cały czas grałem. Więc jak widzicie, cross może być również naprawdę fajną opcją na początek freestylu. I pamiętajcie oczywiście o drugiej nodze. Crossa fajnie jest mieć opanowanego na obie nogi. Po prostu trenujcie, no.
To były podstawowe połączenia dla początkujących. Jeśli chcecie rozwinąć swoje basic combat, to wiecie od czego zacząć. Jeżeli chcecie więcej takich materiałów, tylko że z bardziej zaawansowanymi połączeniami, dajcie znać w komentarzu, a z pewnością takie przygotujemy. Wpadajcie na Instagrama, na naszą grupę Just Freestyle, gdzie możecie pokazać swoje akcje. My jesteśmy tam aktywni, skomentujemy. Tu macie jeszcze nasze prywatne Instagramy. Tyle no. Pamiętajcie, no po prostu trenujcie. Chcecie tak grać? Po prostu trenujcie. I powodzenia.